Szanowni Państwo, witam serdecznie w Centralnym Przystanku Historia, IPN. Dzisiaj przed nami drugie spotkanie cyklu Historia zapisana w fotografii. We wrześniu spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o zaginionych kronikach Powstania Warszawskiego. I jeśli ktoś nie był, a chciałby zobaczyć, to zapraszamy na nasz kanał na YouTubie IPN TV. A dzisiaj przed nami będziemy odkrywać tajemnice warszawskich pomników. I żeby już nie przedłużać, oddam głos naszemu ekspertowi, panu Zygmuntowi Walkowskiemu. Witam Państwa i z pewną nieśmiałością spróbujemy zająć się tematem. Otóż chciałbym zaproponować w dniu dzisiejszym spojrzenie na pomniki. Pomniki, których już nie ma. Spróbujemy dowiedzieć się dlaczego. Albo jeśli są, to coś jest może w nich takiego, co czas zaznaczył się jakąś zmianą i też może uda się odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Pomniki są taką kumulacją jakichś znaczeń, są zgromadzone rekwizyty. To ma wszystko znaczenie, miejsce ustawienia pomnika. To wszystko składa się na treść, na odbiór pomnika. Ale też ważne jest i miejsce ustawienia. I właśnie chciałbym poprzez pokazanie kilku przykładów pokazać różną historię, która zdarzyła się różnym pomnikom. Z tym, że teraz w tej części przeważnie będą to pomniki lat już minionych, których już, to znaczy nie wszystkich, ale już nie ma. I po prostu, żeby przypomnieć Państwu, że takie pomniki były. I pierwszym pomnikiem jest taki w tygodniu. Aha, z tym, że ja przeglądałem właściwie całą prasę okresu międzywojennego, a nawet wcześniej, żeby po prostu różne tematy móc wyszukać, które są ciekawe albo będą przydatne do jakichś spotkań czy innych prac. I w tej części właśnie skupiłem uwagę na pomnikach. I w tygodniku ilustrowanym numer 47 z listopada 2020 roku znalazłem taką fotografię. Jest to pomnik, to jest w Alei 3 Maja, tu jest skrzyżowanie z Nowym Światem i tu został ustawiony pomnik, który miał upamiętnić zwycięski czas powstania właściwie państwa polskiego po wojnach, które się, że tak powiem, dopiero co zakończyły w latach 20. Na początku, przepraszam. I taki pomnik, proszę zobaczcie Państwo, ustawiony na środku, to jest obecnie Aleje Jerozolimskie. Tu tych domów już nie ma w tej chwili, tam w dali jeszcze też nie ma, Muzeum Narodowe stoi. I po prostu to jest właśnie ulica, gdzie w tym miejscu stał pomnik, ale już go nie ma. I na planie Warszawy usiłowałem znaleźć miejsce, w którym mógł być ustawiony ten pomnik. I biorąc pod uwagę te adresy tych domów, które są w tym, na styku
ten dom to jest ten dom. Ten to jest tu. Więc pomnik był mniej więcej w tym miejscu ustawiony. Oczywiście po tym już nie ma żadnego śladu po tym pomniku. Ale jeszcze w czasie, kiedy stał, to nawet z Polski przyjeżdżały delegacje, żeby uczcić pamięć właśnie oddaną tym, którzy walczyli o niepodległość. Słucham? Czy on nie blokował przejazdu? No właśnie, blokował, ale wtedy jeszcze tramwaj nie było, więc wydaje mi się, że ustawiony był chyba z takim przewidywaniem tymczasowości, bo nie wyobrażam sobie, żeby, bo rzeczywiście zadziwił mnie właśnie tym zablokowaniem Alei Jerozolimskiej. Prawda? Jest dziwne, ale o tym się po prostu nie wie, więc warto po prostu przypomnieć, że taki przypadek miał miejsce w Warszawie. Który rok? Tak, 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 ale to jest 20. To jest rok 20. Aleja 3 maja. Aleja 3 maja, tu jest, tu rozjazd. Nowy Świat mniej więcej tu, skrzyżowanie z Nowym Światem niedaleko jest. Zdaje się, że most Poniatowskiego był wysadzony. Tak, tak. No, to jest przyczyna, że... Właśnie i w tej, ale niemniej przewidując, że kiedyś ten most będzie odbudowany, więc była to, tak powiem, no, dziwny przypadek. Liczono się z tym, że będzie przez jakiś czas. Oj, oj, przepraszam, pomyliłem, ale to już wracam. Następnym pomnikiem, którego śladu też już nie ma, to w żołnierzu polskim z 1935 roku ukazały się właśnie informacje, że na lotnisku Okęcie zostanie postawiony taki pomnik zwieńczony 3 orłami i ten pomnik był ustawiony, tu była taki wjazd na lotnisko, ale od strony tej, że tak powiem, nieoficjalnej, tej od strony jednostki wojskowej. I tu jesteśmy w tym miejscu. To jest lotnisko Okęcie. Tu jest cała, że tak powiem, oficjalna część loty, przyloty, obsługa pasażerów. I w tym terenie był pomnik. I zaraz proszę zobaczcie Państwo, to jest właśnie ten teren. Tu jest wjazd, ten, który widzicie Państwo na zdjęciu, a pomnik widać tu po cieniu jego usytuowanie. I tu na przybliżeniu dokładnie widać, stworzono bardzo piękną okolicę, taki park stworzono i był poświęcony oczywiście marszałkowi Piłsudskiemu, chociaż w temacie, tworząc go, chciano jednocześnie oddać hołd wszystkim wielkim naszego narodu, jak Kościuszce, Mieszko I, prawda? Tu w temacie tworzenia tego pomnika były postaci, które miały znaczenie dla istnienia państwa polskiego, ale ukoronowaniem było nazwisko Piłsudskiego. I w 1944 roku, 5 grudnia, proszę zwróćcie Państwo uwagę na ten teren. To jest
oczywiście już koniec powstania. Proszę zobaczcie, pomnik jest wysadzony, leży. Niemcy go w grudniu 40, przed grudniem 45 roku, na przełomie listopad-grudzień, wysadzili. Pozwoliłem sobie, biorąc za moduł, który tu w pobliżu są tory kolejowe, których szerokość jest taka, zrobić odmierzenie, żeby zmierzyć, jaka była wysokość tego pomnika, i mniej więcej wychodziło to na 20 metrów wysokości tego pomnika. Oczywiście teraz chciałbym to zorientować w dzisiejszej topografii. To jest lotnisko Okęcie współczesne, tu jest sala, hala odlotów, a tu jest to miejsce, gdzie był usytuowany pomnik. Tu był pomnik, a tu wejście na teren jednostki. To jest zdjęcie satelitarne i chciałem pokazać, że ten teren został zabudowany obecnie i w tym miejscu było właśnie to wejście na teren jednostki. Tu stał pomnik i na dawnej sytuacji tak by wyglądała zabudowa, która powstała współcześnie. No taka ciekawostkowa historia. Był jeszcze jeden pomnik. Zaraz tylko coś zobaczę. Tak. Który właśnie w Żołnierzu Polskim z 1936 roku ukazała się o nim informacja, który powstał dla upamiętnienia orląt lwowskich. I historia była taka, że było to na terenie jednostki, które za chwilę, może od razu pokażę, gdzie to było. Tu mamy ulicę Czerniakowską. To jest dawna Agricola. To jest ulica 29 listopada. Tu są filtry, port Czerniakowski. I w tym miejscu, nie, przepraszam, w tym miejscu przy ulicy Agricola 1, tu była jednostka wojskowa, gdzie odbywały się, że tak powiem, szkolenia poszczególnych roczników wojska. I jeden z przyszłych żołnierzy, który był artystą, zrobił taką rzeźbę orła, która stała gdzieś, była ustawiona, oparta o pień drzewa, prawda? I w końcu po jakimś czasie dowódca jednostki mówił, żeby jakoś coś z tym zrobić, bo bardzo to piękna rzeźba, żeby jakoś ją uszanować. I wtedy powstał pomysł, żeby stworzyć właśnie poświęcony młodym bojownikom o wolność, czyli orlętom. I żołnierze własnym sumptem zbierali w okolicy kamienie, które udało im się znaleźć. Zakupili z własnych składek cement, którym to zespolono, i na kamieniach tych wyryto nazwy miejscowości, w których orlęta walczyły. Jeszcze nazwy tych miejscowości były wymalowane złotą literą, złotą farbą. Więc taki pomnik w Warszawie, po którym już nie ma śladu.
Proszę zobaczcie Państwo, tu widać właśnie. To było jakby zaczyn do stworzenia tego pomnika, a było to właściwie, no w tej chwili można powiedzieć, niemalże w środku Warszawy, bo właśnie w tym miejscu i usiłowałem zlokalizować. To jest najprawdopodobniej w tym miejscu stał ten pomnik. On przetrwał do 1945 roku i później jak kilka różnych takich pomników gdzieś uleciały. I po sąsiedzku niejako, zaraz się otworzy, właśnie w Żołnierzu Polskim. W 1933 roku, numer 31, zobaczyłem właśnie taką informację, że powstał pomnik właśnie taki. To było przy ulicy 29 listopada, a więc niemalże po sąsiedzku z poprzednim terenem został ustawiony taki pomnik upamiętniający właśnie też Józefa Piłsudskiego, ale też i miejscowości przypominające miejscowości walk, które złożyły, które odegrały jakąś ważną rolę w uzyskaniu niepodległości Polski. I to jest kilka zdjęć, które pokazują defiladę, moment odsłonięcia tego pomnika. I teraz co się okazuje, że w Muzeum Wojska Polskiego, jak się wchodzi, są takie dwie tablice. Prawda? Tu i tu są miejscowości wypisane. Okazuje się, że te tablice są właśnie z tego pomnika. Ten pomnik przetrwał w części do 1940 roku, gdzie w 1940 roku Niemcy tą armatę wywieźli do Niemiec, a była to armata zdobyta w czasie walk I wojny na Niemcach. Więc oni sobie ją jakby odzyskali, a te tablice zostały zakopane i przetrwały do naszych czasów, ale później i właśnie tu, jak wcześniej pokazywałem, tu był pomnik Orląt, a pomnik, o którym mówimy teraz, był tu. I jeszcze cały gabaryt tego pomnika przetrwał wojnę. No i później niestety, jak wiele innych przypadków, po prostu tu pokazuje, że żeby dokładnie określić, w którym miejscu ten pomnik był. To jest ulica 29 listopada i to jest współczesna nazwa. I tu właśnie jest, no pokazuje właśnie ten. I teraz we współczesnej topografii, teraz oczywiście to jest współczesny plan, narzucamy osie ulic, które będą pomocne przy przeskalowaniu i naniesieniu z informacją na zdjęciu lotniczym, prawda, zostało przeskalowane. Jak usuniemy, jeszcze
zaznaczyłem budynki, które są jeszcze na zdjęciu lotniczym, a więc 44 rok. I jak zdejmiemy zdjęcie lotnicze, to okazuje się, że te budynki poza tym istnieją, a pomnik stał w tym miejscu. I ten budynek, który tu widzimy, mamy na zdjęciu współczesnym. To on tu jest, a w tym miejscu stał pomnik, z którego tablice są do dnia dzisiejszego w Muzeum Wojska Polskiego przy wejściu, tak jak pokazywałem. W Alejach Niepodległości przy Nowowiejskiej stał pomnik sapera. Był to pomnik odsłonięty w 1933 roku, bardzo uroczyście. I on stał w tym miejscu. To jest zdjęcie z 1944 roku i widać, stoi w stanie nienaruszonym do roku 1945. I na współczesnej topografii możemy go znaleźć w tym miejscu. To jest ulica Nowowiejska, to jest Aleja Niepodległości, Koszykowa. I ten pomnik stał w tym miejscu. A to jest zdjęcie z 1945 roku sowieckie, na którym widzimy pomnik jeszcze stojący. A to jest zdjęcie współczesne i na współczesnym planie widać, już pomnika nie ma. Jeszcze chciałem Państwu pokazać, bo na pomniku, na bokach całego pomnika było umieszczonych 600 nazwisk saperów, oficerów szeregowych, którzy w czasie walk do 20 roku po prostu zginęli. To było upamiętnienie tych wszystkich saperów, którzy wnieśli życiem swój wkład w odzyskanie niepodległości, jak również na czele pomniku, poza postacią sapera, były wymienione miejscowości, w których miały znaczące zdarzenia z działań saperskich. Był jeszcze jeden pomnik, ten, który, szczerze mówiąc, to nawet ja pamiętam jeszcze z 1945 roku, bo latałem po Warszawie wszędzie, jeszcze jako mały chłopiec, i pamiętam stojący ten pomnik na Powiślu, w tym miejscu. Tu jest ulica Karowa, tu elektrownia i między tą przestrzenią stał właśnie pomnik sapera. Oj, przepraszam, do Wborczyka, przepraszam. I na zdjęciu jeszcze z 30 sierpnia 1944 roku można zobaczyć na cieniu, tu jest cokół i postać do Wborczyka. To jest zdjęcie z 7 listopada, więc on nie był przez Niemców zniszczony. A na zdjęciu z 1945 roku widać, jeszcze pomnik stoi.
I to jest współczesna plan tamtego rejonu miasta. Tu mamy teraz tunel, który wiedzie wybrzeżem. I usiłowałem określić, w którym miejscu byłby pomnik. Tu w tym miejscu by stał pomnik. Tu jest wlot do tunelu. No i tu już jest współczesna zabudowa Powiśla. Tu ulica Karowa. I pomnik byłby, bo ten budynek stoi i patrząc, tak powiem, z perspektywy człowieka, by znajdował się w tym miejscu. A stoi już od lat na terenie Muzeum Wojska Polskiego, z tym, że on został zniszczony już po 1945 roku, doszczętnie. Postać pomnika została odtworzona i tu mam informację, że pomnik Dowborczyków, dzieło architekta rzeźbiarza Dowborczyka, Michała Kamińskiego, wzniesiony w 1930 roku w Warszawie na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Pomnik przetrwał okres Powstania Warszawskiego i II wojny światowej. Zburzony został przez władze Polski Ludowej w 1948 roku. Pomnik Dowborczyków obecnej lokalizacji odbudowany został z inicjatywy Edwarda Mazika, prezesa Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Dowborczyka i stoi do dnia dzisiejszego skryty, tak troszeczkę w rosnącym, otoczony tymi roślinami, przykryty. Słucham? Blisko bramy widać. Tak, tak, tak. Jak się wchodzi z prawej strony zaraz i nie może znaleźć swojego miejsca jak na razie. To jest znów następny pomnik, który przez władze Polski Ludowej po prostu został zniszczony. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć ciekawą chyba historię pomnika Chopina, który zresztą od samego początku miał niesamowitą, trudną, że tak powiem, rzeczywistość, bo został odsłonięty 14 listopada 1928 roku, a swoje początki ustawienia pomnika i usiłowania stworzenia pomnika mają właśnie prawie, że 50 lat wcześniej. I władze wtedy rosyjskie, bo byliśmy pod zaborem, robiły wszystko, żeby w jakiś sposób nie dopuścić do stworzenia pomnika. I w 12 roku w Petersburgu miał miejsce koncert znakomitej śpiewaczki polskiego pochodzenia, która z opery paryskiej miała w Pałacu Carskim występ i car był niesłychanie zachwycony jej głosem. I tak idąc wabank powiedział, że każde życzenie, które będzie przez nią wypowiedziane, on oczywiście uszanuje i wtedy ona przy pomocy męża że tak powiem, nie to, że wymogła, ale po prostu postawiła temat ustawienia pomnika Chopina i carowi nie szło się z tego wycofać i powiedział, że oczywiście tak. No i z tym, że później władze wykonawcze stworzyły pewne obwarowania, że nie może być czyniona składka oficjalna, ogólna na
że tak powiem, na koszta stworzenia pomnika i może tylko i wyłącznie komitet, który się zawiązał, jeśli znajdzie swoje środki, to bardzo proszę. No oczywiście nie było to możliwe i w każdym razie po prostu nie było możliwe zrealizowania w ten sposób. Niby car dał przyzwolenie, ale formalnych możliwości ustawienia pomnika nie było. I okazało się, że na początku 14 roku już został stworzony model pomnika, to znaczy został wcześniej stworzony, ale władze jeszcze rosyjskie ciągle negowały, że właściwie po co takie coś, to po prostu kwestionowano, żeby tylko utrudnić, nie postawić pomnika. I w końcu na początku roku 14 wyłoniła się możliwość dokonania odlewu w Paryżu, gdzie figura pomnika została przesłana i wtedy przyszły działania I wojny światowej. I niestety ten czas, który wojny spowodował, że no, komitet oczywiście się, tak powiem, dezorganizował, ci ludzie rozpierzchli się po świecie i dopiero po zakończeniu wojny światowej przystąpiono po raz następny do tworzenia pomnika Chopina i swój finał znalazł miejsce 14 listopada 26 roku, gdzie odsłonięto pomnik. I bardzo piękne uroczystości były. Oczywiście również z gośćmi zagranicznymi. To jest twórca pomnika, Wacław Szymanowski. I to jest jego dzieło. I 31 maja w 1940 roku jako pierwszy pomnik w Warszawie został zniszczony przez Niemców. I na cokole ukazywały się różne napisy i znalazł się między innymi taki: kto mnie zdjął, to nie wiem, ale wiem dlaczego. Żebym mu nie zagrał marsza żałobnego. A to jest zdjęcie już poza Żyrardowem robione przez przypadek właśnie wywożenia pomnika Chopina do przetopienia na terenie Niemiec. Teraz wracając nieco, to no, Fryderyk Chopin zmarł 17 października w 1849 roku i siostra Chopina w 50 roku skrycie przewiozła urnę z sercem Chopina do Warszawy. I ona była skrywana w różnych miejscach, między innymi później w kościele i dopiero w 1880 roku odsłonięto epitafium z sercem Chopina. Także 30 lat właściwie oczekiwała urna na właśnie takie uhonorowanie. To jest kościół, jego wygląd przedwojenny. To jest czas powstania warszawskiego, płonące domy na krakowskim przedmieściu. Tu jest wylot ulicy Świętokrzyskiej, barykadą przegrodzone Nowy Świat. I to jest jeszcze stan kościoła z czasu powstania. Jeszcze figura stoi, Chrystusa. Później już została dalej dewastacja posunięta. I taki był stan kościoła po
w momencie wyzwolenia. Natomiast 9 września w 1944 roku generał von den Bach, bo wcześniej w czasie Powstania Warszawskiego zgłosił się, tu jest historia jeszcze tak na razie niedokładnie dopisana, zgłosiła się z inicjatywy Niemców, ale tak elity, którzy wiedzieli, że kościół będzie zniszczony, i z propozycją, żeby wydobyć urnę z sercem Chopina, żeby ona nie uległa zmianie. I w ten sposób urna z kościoła w czasie Powstania Warszawskiego znalazła się w rękach niemieckich. I 9 września 1944 roku generał von den Bach przekazał urnę arcybiskupowi Antoniemu Szlagowskiemu. I też jest to dziwna rzecz, że ten człowiek, który właściwie odpowiada za zagładę miasta, można by rzec, daje taki piękny gest ocalenia urny serca Chopina. To jest właśnie generał von den Bach, to jest arcybiskup Szlagowski i to jest moment przekazania. I teraz, gdzie to nastąpiło? I dokładnie rzecz ujmując, to pan Michał Pałgan określił miejsce, gdzie miało to zdarzenie. Moim zadaniem było, żeby z werbalnego określenia znaleźć dowodowy ślad upewnienia się, gdzie to było. I na tym zdjęciu widzimy taki fragment. Tu przy powiększeniu widzimy już dokładniejsze zarysy tych detali. Bo w rozpracowywaniu zdjęć jest nieprawdopodobnie istotny detal. Zawsze patrzymy na to, co się dzieje na pierwszym planie, a reszta jest nieważna. A właściwie to wszystko, co jest w tle, jest informacją, która może nam dopowiedzieć dużo więcej do sceny, która jest zarejestrowana. I, przepraszam, to jest właśnie ten fragment i zrobiłem zdjęcie od ulicy Skalmierzyckiej kościoła świętego Wojciecha na Woli i proszę zwróćcie Państwo uwagę na ten detal. To jest właśnie to. Czyli możemy powiedzieć, że kościół jest jakby za tym zabudowaniem, czyli za tym jest ulica Skalmierzycka, przy której stoi, przepraszam, Sokołowska, tak, ja tu błąd zrobiłem, Sokołowska. I właśnie jest na następnym zdjęciu, widzimy jeszcze detale, które nam dopowiedzą. Proszę zwrócić uwagę na ten element, prawda? I tu te fragmenty, raz, dwa, trzy, cztery, prawda? To jest, detale te potwierdzają nam miejsce wykonania tego zdjęcia, a jednocześnie gdzie miała miejsce ta sytuacja. Jednocześnie na zdjęciu innym w tle widzimy takie okna, które... Ten budynek stoi do dnia dzisiejszego. Proszę zobaczcie Państwo, to jest ten sam. Więc nabieramy pewności co do miejsca zdarzenia. To jest właśnie ten budynek. A gdzie to jest? To jest zdjęcie lotnicze z 30 sierpnia 1944 roku. Niemieckie oczywiście. I przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Tu jest kościół. Tu jest ulica
Sokołowska, a zdarzenie to miało miejsce tu. Tu widzimy ten budynek, jest tu i ten, który widzieliśmy tu na zdjęciu, tym nie widać, jest dalej tam w tle. O. I gdzie jesteśmy? Jest to ulica Wolska 84. I proszę zobaczcie, to się składa na dobre określenie tej całej otaczającej historii. I to jest właśnie podwórko ulicy Wolskiej 84, która dzisiaj od frontu wygląda tak. Urna została przewieziona do Milanówka i 9 września i do 17 października 1945 roku tam przebywała, była przechowana na plebanii. I później 16 października została uroczyście przeniesiona do Żelazowej Woli, gdzie odbył się uroczysty koncert, oczywiście Chopinowski. I w dniu następnym, 17 października, proszę zobaczcie Państwo, jak licznie w tamtych warunkach wyszła ludność Warszawy, została urna przewieziona z Żelazowej Woli przez Warszawę do kościoła Świętego Krzyża i tam została ponownie złożona i tu już po latach odtworzono znów w dawnym miejscu. A miejsce, gdzie pierwotnie była przechowywana urna. Chopin przez jakiś czas z rodziną zamieszkiwał tu, w tym domu. To jest Akademia Sztuk Pięknych na Krakowskim Przedmieściu. To jest stan tego domu po 1945 roku, po powstaniu. To jest stan współczesny i tą tablicą upamiętnia, że tu przebywał Fryderyk Chopin. I to jest jego obecny pomnik. I teraz chciałem jeszcze, kiedyś robiąc, proszono mnie na targówku, żeby pewne rzeczy ustalić. I zastanowiło mnie dzielnica o nazwie Elsnerów. Oczywiście, ponieważ akurat pracowałem nad Chopinem, więc mówię, zaraz Elsnerów, no to coś z Chopinem. I co się okazuje? Aha, to... Ale to jeszcze, nie, przepraszam bardzo, bo tu źle przestawiłem. Pomnik Chopina jeszcze został odtworzony później po wojnie. Odnaleziono cokół, odnaleziono jeszcze model pomnika i został po wojnie odtworzony. Tu jest taka informacja, że głowa pomnika została znaleziona przez robotnicę. Nie, nie. To jest zupełnie inny fragment innego pomnika Chopina, a nie tej, którą był w tym, na pomniku. To jest zupełnie inna skala. I teraz zaraz. Teraz właśnie jest jakby dalszy ciąg historii Chopina. To jest plan Warszawy i tu w tym miejscu mamy taką dzielnicę. Proszę zobaczyć. To jest Elsnerów. Tu. I o, tu mamy folwark Elsnerów. A
A więc okazuje się, że Elsner w ramach, tak powiem, odwdzięczenia się cara za jego twórczość muzyczną podarował mu obszar ziemi, który wtedy znajdował się poza Warszawą i właśnie w rejonie Targówka. I tu był dwór Elsnera. Więc usiłowałem znaleźć dokładnie namiar, jak, żeby dokładnie określić, gdzie to było. I to jest plan Warszawy. Zaznaczam miejsce folwarku i zdjęcie lotnicze z 1944 roku podkładam pod, żeby pokryły się osie ulic i to zaznaczony rejon, żeby przenieść na zdjęcie lotnicze, okazuje się, że to jest teren dworu Elsnera, majątku Elsnera. I teraz jak go znaleźć na współczesnym planie, również osie ulic i znów z informacją i lokalizacji na zdjęciu lotniczym przerzucamy to na zdjęcie, na plan współczesny i tu mamy już zupełnie tu jest teren, który widzieliście Państwo na zdjęciu lotniczym terenu dworu Elsnera, jest już gęsto zabudowany ulicami. I na zdjęciu satelitarnym, współczesnym, korzystając z tej informacji, którą narzuciłem, tu jest zaznaczony dwór. Zlokalizowałem, że dwór Elsnera znajduje się na tej przestrzeni tego nowo powstałego osiedla na Targówku. Tak był ten cały teren lokował dwór Elsnera. To jest właśnie to miejsce, gdzie był dwór Elsnera. I w tym miejscu władze dzielnicy, korzystając z mojej lokalizacji, postawiły piękny pomnik upamiętniający, stworzył się piękny skwer upamiętniający Józefa Elsnera, nauczyciela Chopina. I to jest uroczystość odsłonięcia pomnika i ten trójkątny na przestrzeń, która tam była w okolicy, stała się po prostu takim pięknym terenem. A po uroczystościach odsłonięcia pomnika w pobliskim kościele odbył się koncert z utworami Józefa Elsnera. I taka historia związana z Chopinem, którą można wyczytać ze zdjęć. Następnym pomnikiem, który odzwierciedla historię nie tylko utrwaloną na pomniku, ale też historię, która jest już, że tak powiem, bezpośrednio dotyczy nie wydarzenia, które on, powiedzmy, ilustruje, tylko które jego dotknęły. I znów, oczywiście przeglądając, bo ja chyba przez 2 lata przeglądałem w bibliotece wszystkie prasy i robiłem notatki, wyciągałem rzeczy i stąd właśnie między innymi w 1932 roku znalazłem właśnie informacje o tworzeniu różnych rzeczy i że w opracowaniu jest projekt budowy pomnika Kilińskiego na Placu Krasińskich. I to jest projekt pomnika. To już jest w pracowni braci Łopińskiej na Chorzej już stworzony w skali, że tak powiem, pomnikowej, czyli 1:1. I tu nawet mają panowie tą do przeskalowań, do wykonania z modelu ostatecznej skali pomnika.
I udało mi się znaleźć właśnie dzięki państwu Łopińskim, bo byłem u nich, notatkę z realizacji, która pod wstępnie określa koszta, prawda, i między innymi technologię wykonania w częściach, jak będzie, która część odlewana i później będzie scalona w jednorodną postać pomnika Chopina. Kilińskiego, przepraszam. I to jest już na dziedzińcu przy ulicy Chorzej, przy pracowni Łopińskich, pierwsze na zewnątrz wystawienie pomnika, odlanego pomnika Kilińskiego. I nie słyszę? Chorza 55. Tak. I tu mamy w 1936 roku nastąpiła uroczystość odsłonięcia pomnika, z tym, że pomnik był ufundowany przez prywatną inicjatywę, przez rzemieślników. To był ich wkład i oni tu właśnie między innymi paradę swoich, tak powiem, uczestnictwa uświetniają moment odsłonięcia pomnika. Była to wielka uroczystość. Właśnie widzimy tu Plac Krasińskich i pomnik, na którym są ciekawe informacje, które spróbujemy rozpracować. Proszę zwróćcie państwo uwagę, to jest od czoła zdjęcie, gdzie jest takie na cokole umieszczone coś. Jest to odlew z brązu, a to jest tył pomnika, który też coś jest, na razie nie wiemy co. I tu widzimy od frontu, że jest odlana z brązu scena, odwzorowanie obrazu Wojciecha Kossaka, jeńców prowadzonych przez Kilińskiego ulica, przez Warszawę. I to jest właśnie taka odlana scena. To jest oryginał obrazu, a to jest jego replika. Tu 39 rok, w otoczeniu pomnika niestety były takie bardzo przykre historie. Niemcy na początku października, jak miała być parada zwycięstwa w Alejach Ujazdowskich, na Placu Krasińskich przy pomniku Kilińskiego stworzono taką wystawę zdobytych przez Niemców na Wojsku Polskim sprzęt wojenny. I to jest gmach sądu. I to już w czasie okupacji pomnik po prostu w takich okolicznościach trwało. Do czasu, gdzie Alek Dawidowski usunął z pomnika Kopernika tablicę, którą Niemcy umieścili, która miała być dowodem, że Kopernik jest Niemcem, i w odwecie za to Niemcy postanowili, że w nocy z dnia 11 na 12 lutego 1942 roku usunęły ręce bluźnierce z pobudek politycznych tablicę z niemieckim napisem umieszczonym na pomniku Kopernika na ulicy Krakowskiej Przedmieście. Jako odwet zarządzam zniesienie pomnika Kilińskiego na Placu Krasińskich.
No i tu wzywam ponownie ludność Warszawy w jej własnym interesie do zachowania najzupełniejszej dyscypliny i porządku. I właśnie za to został ukarany Kiliński i to jest moment demontażu pomnika i przewożenie go do Muzeum Narodowego, gdzie później ukazał się właśnie ten słynny napis Jam tu ludu Warszawy, Kiliński i ta informacja jakby była do powszechnego spożytkowania, co się stało, bo nie wszyscy musieli wiedzieć, gdzie, co się stało z Kilińskim. A w 1944 roku, 12 kwietnia, ponieważ z tym, że jeszcze pomnik, sam pomnik Kilińskiego usuwały władze policyjne. Natomiast do władz miejskich należało usunięcie cokołu. I 22 kwietnia w 1944 roku, a więc właściwie tuż przed powstaniem, został zniszczony cokół pomnika Kilińskiego. I ukazały się w prasie podziemnej różne informacje, które właśnie mówiły o tym fakcie zniszczenia pomnika Kilińskiego. I po wojnie pierwsza ekspozycja, pierwsze wystawienie pomnika Kilińskiego miało miejsce w Alejach Jerozolimskich vis-a-vis Muzeum Narodowego. I tu w tle widzicie Państwo stojący pomnik. A to są żołnierze, którzy pomagali w jednostce, oni byli skierowani do odratowywania dzieł sztuki, które wtedy, że tak powiem, Niemcy rozgrabili i żeby uznać ich zasługi w zdobywaniu, w odzyskiwaniu dóbr kultury, zaproszono ich na moment właśnie od jakby ponownego ustawienia pomnika i otwarcia tej wystawy wielkiej, która wtedy w muzeum jako pierwsza miała miejsce. I to jest właśnie pierwsza ekspozycja pomnika Kilińskiego, z tym, że ja akurat pamiętałem, bo od takiego po prostu namiętnie chodziłem do muzeum. Ja pamiętam ten pomnik, który stał właśnie tam i dopiero poprzez dojście do archiwum muzeum po prostu powiedziałem, że musi być jakiś ślad, bo nie wiedziałem, że są zdjęcia. Nawet nie wiedziano w muzeum, że takie zdjęcia są. I szperając, okazało się, że dwa takie zdjęcia udało się zdobyć, które dowodzą, że Kiliński właśnie po wojnie przez chyba półtora roku, jeśli dobrze pamiętam, stał właśnie w Alejach Jerozolimskich vis-a-vis Muzeum Narodowego. Później to już jest zdjęcie lotnicze Placu Krasińskich, powojenny stan miasta z tamtego rejonu. Plac Krasińskich tak wyglądał. I został przeniesiony na swoje dawne miejsce, na takim cokole z cegieł ustawionych. Wrócił Jan Kiliński na swoje miejsce. I tak to wyglądało w latach bezpośrednio powojennych. A to jest prawnuczka Kilińskiego, która przyjechała ze Stanów i właśnie wykonano wtedy zdjęcie to na tle swojego pradziadka. Taka ciekawostka. I pomnik Kilińskiego, tak jak mówiłem, pomnik ma też znaczenie, sposób postawienia
miejsce ustawienia pomnika. To wszystko jest ważne, zawarte w treści pomnika. I pomnik był ustawiony w ten sposób, że był skierowany w stronę wschodnią, w stronę Wisły, z uniesioną szablą. I tak stał, jak widzieliście Państwo, do bodajże 1953 roku i przeniesiono go, 1956, został przeniesiony na ulicę Podwale, gdzie stoi do dnia dzisiejszego, ale przy tej okazji obrócono go na południe. Mało tego, nie przywrócono poprzedniego kształtu cokołu, tylko ustawiono go ten taki prostokąt, taki graniastosłup, jak w tej chwili stoi. I tak do dnia dzisiejszego jest. Ale szukając różnych rzeczy, udało mi się znaleźć pewną ciekawą rzecz. Proszę, zwróćcie Państwo uwagę na te miejsca. One coś znaczą. Tak jak już widzieliśmy przedtem, tu był umieszczony ta tablica, natomiast z tyłu była inna, tekstowa. Tu jest z tyłu widać, a tu z przodu. I to jest tablica od frontu, a tablica od tyłu była w 140. rocznicę wypędzenia najeźdźcy ze stolicy. I wtedy i te tablice ocalały. Udało mi się je odnaleźć w magazynach Muzeum Warszawy w Pruszkowie. Te tablice są do dnia dzisiejszego. I pomimo tego, że wiedziano, że te tablice są, nie odtworzono kształtu poprzedniego cokołu, no bo by trzeba było je umieścić, a nie był to czas, żeby taką treść wtedy eksponować. Więc pomnik został sfałszowany i tak trwa do dnia dzisiejszego. I właściwie nie stoi nic na przeszkodzie, żeby wrócić do pierwotnego jego kształtu. Teraz stoi pomnik w ten sposób, że tu jest zachodnia strona, tu jest wschodnia, północ, południe, tak zwrócone. Ja natomiast proponowałbym, żeby go usadowić na pomniku, na cokole przedwojennym i odwrócić, tu jest zachód, wschód, południe. I chyba by wtedy wrócił z pełną treścią i znaczeniem pomnika, no, na tym miejscu, bo zrozumiałe jest, że już nie może wrócić na swoje dawne miejsce, ale niechże ta treść, która była zawarta w usytuowaniu pierwotnym, niech funkcjonuje nadal. Mam nadzieję, że uda się może w jakiś sposób spowodować, żeby ten bardzo piękny cokół z tymi tablicami upięknił pomnik, który do dnia dzisiejszego stoi, a właściwie jest zafałszowaniem. Więc tyle można wyczytać ze zdjęć i jeśli chodzi o pomnik Kilińskiego. Inną historią, z tym, że teraz to już jest tablica, chociaż to też jest miejsce upamiętniające. W Kurierze Warszawskim udało mi się znaleźć takie zdjęcie z informacją, że tablica wmurowana w Pałac Rady Ministrów. A ta tablica ma treść taką. W tym miejscu
stolicy w dniu 5 sierpnia 1915 roku po raz pierwszy od dnia 8 września 1831 roku stanął jawnie na warcie żołnierz polski z batalionu warszawskiego Polskiej Organizacji Wojskowej. I no oczywiście jak zwykle, no dobrze, gdzie to było? W pałacu, ale gdzie? Z tym, że taką wstępną informacją, która jest zarejestrowana na tym zdjęciu, która na ogół jest, że tak powiem, nie zwracamy uwagi, jest co? Proszę zwróćcie Państwo uwagę, on jest tu w jasnym świetle i tu jest jakby zaciemniony, bo widać zdjęcie było zrobione nie w słoneczny dzień, tylko jakiś powiedzmy przychmurzony, ale gdzieś od góry jest skrywany czymś, że światło nie pada na płaszczyznę pełną, na pełną płaszczyznę tablicy. To jest pierwsza informacja. A to jest zdjęcie właśnie tej sytuacji, gdzie po raz pierwszy na jawnej warcie stanął w 15 roku żołnierz polski. I to jest ten narożnik pałacu. Wobec tego w archiwum miasta zacząłem poszukiwania i pałac obecnie prezydencki jest to, są te dwie nawy, które w głębi jest pałac, a dwa skrzydła, jedno jest od strony hotelu Bristol, a drugie jest od strony Starego Miasta. I tu na tym nigdzie się nie mogłem dopatrzeć miejsca, w którym miał być umocowana tablica. Tu też w tą część powiększałem, szukałem, nie znalazłem żadnego miejsca. Następne zdjęcie, zobaczyłem, że tu coś jest takiego. Zwróćcie Państwo uwagę. Pod balkonem, przy przybliżeniu, okazuje się, że właśnie to jest tablica. I zwróciłem się do sekretariatu prezydenckiego, żeby podano mi rozmiary okien, prawda, tam wszystkiego. Troszeczkę miałem kłopotu z tym, ale jakoś udało się wybrnąć. I te wymiary, które uzyskałem, pozwoliły na stworzenie modułów, które z kolei pozwoliły na bardzo precyzyjne określenie wymiarów całej tablicy, łącznie z wielkością liter, z przerwami między literami. Te moduły posłużyły do odtworzenia tablicy. Jeszcze tu zrobiłem przeskalowania dla upewnienia się, to jest współczesne zdjęcie, że to jest, prawda, ta sama skala, że to jest to samo miejsce. Tylko że tej tablicy oczywiście nie ma. Dlaczego? Dlatego, że w czasie okupacji Pałac Prezydencki obecnie był przeistoczony w Deutsche Haus i nie byłoby możliwe, żeby zachowali taką tablicę o takiej treści. I wtedy w czasie okupacji ta tablica została przez Niemców zniszczona. Poproszono mnie, żeby jakby odtworzyć miejsce, zlokalizować i żeby można było zrekonstruować tą tablicę. I to jest jej pierwotne miejsce i pomyślałem, że umieszczenie jej ponownie w tym miejscu byłoby zagubienie, byłaby trudna do zauważenia. Zaproponowałem, żeby w tych miejscach wyróżniając to miejsce na skraju tego skrzydła od strony Starego Miasta. I tak też się i stało, że w tym miejscu właśnie wmurowano zrekonstruowaną tablicę i w 2010 roku
została uroczyście przez prezydenta Komorowskiego odsłonięta przy udziale honorowej warty tablica wróciła na swoje miejsce. I to jest jej obecny kształt, wygląd. I tak to wygląda w dniu powszednim. To jest pałac. Czy jeszcze mamy czas? To jeszcze sekundkę. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, uwagi, to bardzo proszę, bo ja też może się coś nauczę, bo często ja nie wszystko wiem. I może jeszcze jedną tablicę. Zaproszę Państwa na Stare Miasto. To jest ulica Piwna. I idąc w głąb, dojdziemy mniej więcej do wysokości kościoła na ulicy Piwnej, gdzie za kościołem, po drugiej stronie, jest dom z takim pięknym kartuszem. Jest to kartusz, dom wybudowany w 1718 roku i to jest jakby na tyłach domu metrykantów, który był od Świętojańskiej, to było jego główne wejście, dom metrykantów od strony ulicy Piwnej i później on się przeistoczył w dom, że tak powiem, prywatny, że tak powiem. I to widzimy ulicę Piwną w stronę Placu Zamkowego. I teraz, jeśli Państwo by poszli tędy, tu jest taka wąska uliczka i zajrzeli od strony podwórka, to zobaczymy nad klatką schodową takiego orła. Cóż to jest? Otóż zaraz się dowiemy. Proszę, zobaczcie Państwo. Bo to jest zrekonstruowany orzeł w czasie odbudowy Starego Miasta. Natomiast ocalały z walk powstańczych orzeł został umieszczony, tak jak widzieli Państwo, nad wejściem od strony podwórka. To jest, ale historia tego orła jest taka, że w 1840 roku władze carskie nakazały usunięcie orła i wtedy zamiast go usunąć z kuć, zasklepiono zaprawą murarską i tak przetrwał do czasu już wyzwolenia, gdzie zostało to, ta skorupa z niego została usunięta i to jest jego wygląd już w latach wczesno dwudziestych. Ale Muzeum Powstania, przepraszam, Muzeum Warszawy w swoich zbiorach ma około 200 zdjęć Jerzego Chojnackiego, który robił zdjęcia w czasie powstania na terenie Starego Miasta i Nowego Miasta. I poproszono mnie, żeby opisać lokalizację miejsc i właściwie trudno by było zlokalizować. I właśnie zawsze szukam detalu, który pozwoli się jakoś przyczepić, który pozwoli wskazać na jakiś detal, który poprowadzi nas i określi miejsce. I zauważyłem tu właśnie orła. Więc już sprawa była jasna, że ten orzeł jest na ulicy Piwnej 18. Zdjęcie zostało zrobione z tego miejsca, tu sprzed kościoła. To są tu barykady. I dzięki temu mogliśmy określić adresy tych domów na
zdjęciu z czasu powstania. Właśnie w ten sposób mniej więcej opisuje się zdjęcia z tamtego czasu. A to jest stan już po wojnie, w takim stanie ocalał, ożył z piwnej. To jest jego kształt. I tu jest cała galeria, historia właściwie orła, z tym, że jest jedna ciekawostka, na którą chciałbym zwrócić uwagę. W czasie zaboru zasklepiono orła, zostawiono koronę. W czasie powojennym, pomimo tego, że ocalał cały kartusz, odcięto koronę, zostawiono orła. Czy to coś znaczy? I chciałem jeszcze Państwu, bo to w 1938 roku na łamach świata ukazał się przepiękny wiersz, który chciałbym Państwu przeczytać. Jest to tak. Odnawiali mularze dom stary i nad furtą, co wiedzie z ulicy, ślad odkryli dziwnej tajemnicy. Zasklepioną wnękę znacznej miary, co jak żywa, cierpiąca istota, jęk wydała żałosny spod młota. Z rąk zdrętwiałych wypadły im kielnie, włos na głowie najeżyła trwoga. Zdało im się, że to wzywa Boga czyjaś dusza dręczona piekielnie, albo żebrze u bliźnich pomocy więzień w czarnej pogrążony nocy. Zbiegł się naród, rzucił pieśni, śmiechy, pieśni. Ten się żegna, ten klęknął, uwzdycha. Starszy mularz pomodlił się z cicha. Młot podniósł. Ktoś jęknął boleśnie i uderzył. Jak z źródła spod skały, z wnęki błysnął orzeł. Orzeł biały. Święte godło dłużej niż stulecie przed moskiewskim taiło się okiem, zapomnienie pokryte głębokiem, z królem rzekłbyś odeszło w zaświecie. Gdy dłoń mocna maskę z godła zdjęła, lud wykrzyknął, jeszcze nie zginęła. Niepodległy znak widomy wstrząsnął tłumem jak iskra pioruna. Od białego ptaka padła łuna na posępne staromiejskie domy. Utajona w świętym znaku siła osowiały ogród rozweseliła. Starowina jakaś w zachwyceniu żyje, woła, skrzydłami porusza. Inni gwarzą, że to polski dusza na świat wraca zaklęta w kamieniu. Ktoś upomniał, zapamiętaj ludu, wiek XX ojcem tego cudu. I chciałbym tym akcentem zakończyć spotkanie dzisiejsze.